Rzucą polenie powiedziałem do fruncki we wzeszłą niedzielę. Zaraz jak przyszedłem do domu ze z bo od tego człowiek moin odychawica i nic więcej. Wej, gdzie to zapisać, Fruncka na to. A od kiedy? Bo teraz widzę, że kopcisz jak lekomotywa i jednego za drugim. Zgolnąć przed nałogiem nie idzie tak rók-cuk, trzebno pomaluj, nacy organizm może dostać w cynder. Weź takiego dziadzia szkudlarka, byś tego co mieszkał tu z kasproczką. Nic ino całkie życie dla zdrowia na noc dudlął bryntkę ze skawą. A jak bryntkę we wskładach zabrakło, za rok Organizm nie wytrzymał. Tak se a fruncka dychtownie ubrano, już stoi w Andrejce i powiadam, no na kolację może skibki ze skiszonym ogórkiem, zrób se aby arbaty i no nie napoczynaj no paczki. To co jest w puszce musi starczyć. Jo ja idę do koleżanki oż na chuby, przyjdę chyba już jak będziesz gnydą. i Nie świeć tego dużego światła. I no tę małą lampkę poszła. Zapolułem nowego ćmika i łażę w tej wewte we po chacie, jak mara po piekle. Już mnie lekutko pod cieminią zaczyna ciąpać, od tego polinio, ale nic mówię sobie, odzwyczaję się ażeby. Gdzieś po godzinie przyknają się biniu. Widzę, że jest lekutko coś na Polony, bo ślepie mu ino tak lotają. Co się stało? się go pytam, nie? O, dymą Taką mrache na tę moją ślubną, że chyba jutro przeczytasz coś o mnie we w gazetach. A co? Ode przyszedłem ci do domu prościutyńko ze zmeczu z obiad dała mi to, co lubię, nie klopsa i deptane pyry i chcę teraz zaponić. Tu się pokazuje, że ta moja nie kupiła ćmików, no tej ani jednego, o kurka, w całki chacie. No tyle było, ona mówi, wczoraj stonio za tym siekanym, że zapomniała. Jeden dzień jakoś spiłujesz, no, Marych, nie dostałbyś dylerii. wiscobiniu. jonato, właśnie odzwyczajam się od palenia. Tej, ty chyba szplina dostołeś. No poprawdzie, to mi tu już ździebko <laughs> na nerwy, bo ino szpycni. Tu na stole ułożyłem se wszystkie nazorgowane zapasy, no jest tego puro czterdzieści paczek, no i, i co ja z tym zrobię? Szkoda, żeby miało się zmarnować, bąknął Biniu. No są, widzisz, sprzedać głupio, wydać grzych, już od nerwów całki lotą. Wis co, Marich? – odezwał się Biniu po długim milczyniu. – Ja wiem, co zrobić. Ja też się odzwyczaję razem z tobą, a te twoje uszporane ćmiki przedtem komisyjnie spolimy. Wyczyściliśmy szklane szpycki do glancu i zacznijmy polenie. Już po godzinie, pomimo roztwartygu, jak szeroko okna, dymuwa we wchacie była tako, żeby jakby kto goryto na środku pokoju rozpolął, albo siber we kominie zamknął, a do pieca zapolone szmaty wetknął. No oszczorno! A my nic polimy dalej. Jak odzwyczajanie, to odzwyczajanie. Ja wspominam głośno, wszystkie gatunki ćmików, jakie i przed wojną, i po wojnie farbowały moje dudy, a Biniu nawet się nie odzywaj, no Odłożył szpyckę i po trzy, cztery śmiki od razu do papy w tyko i kopci jak piekarnia na łazarzu, bo za darmo. Co było dalej, ja już nie pamiętam, bo ocklimy się we w szpitalu u diakonysek. Pokazało się zaś później, że jak Kasprzoczka ze z naprzeciwka zobaczyła tę dmówę, co szła ze z naszego okna, przyleciała w te pędy szpycnąć, co jest los. A my już byli omgleni, nie otwieraliśmy drzwiów ani oczu. No to zawołała najpierw straż pożarną, a zaś potem pogotowie, podobno jak binia nieśli na noszach, to jeszcze trzymał w kielochach trzy śmiki i pufał. I co powiecie? Od tej pory nie pole, bo to jest. Już tak jest, że jak kto ma czegoś w nadmiarze, to mu brzydnie, dobrze, że w składach, na półkach nie ma za dość towaru, bo będą się brzydziło kupować, nie?